związku z jakby nagłośnieniem sprawy smoleńskiej, może nie hucznymi, ale z obchodami dzisiejszymi tej katastrofy w Smoleńsku, nie wydaje się panom, że sprawa katyńska zostanie trochę jakby zapomniana? Co do sprawy katyńskiej, jest robione wszystko, żeby o tym nie mówić. Wymyśla się kolejne nowe rocznice. Trzeba pamiętać, że też w Smoleńsku była wielka bitwa, która otworzyła nam drogę na wschód i zwycięska przez Polaków. O tym się zapomina. O której rocznicy smoleńskiej rozmawiamy? O tej bitwie, która nam otworzyła drogę na wschód, czy o tej tragedii? Chodzi o katastrofę. Tak, są tak. Badania, które zlecił Chruszczow, pokazały, kto tam Polaków mordował w Katyniu. Tam nie zginął żaden Żyd, a w 95% NKWD-zistów było złożone z Żydów i oni tutaj zrobili holokaust na narodzie polskim. O tym się nie mówi. Często się winę za to zrzuca na Rosję, a Rosjanie też tam ginęli, mordowani właśnie przez żydobolszewików. A czy mógłby się jeszcze pan odpowiedzieć na to samo pytanie? Odpowiedzieć mi? Proszę pana, już to kolega powiedział dokładnie, więc ja nie mam co powtarzać. Rozumiem, czyli... To co powiedział, to jest prawdziwe i ja się z tym zgadzam. Rozumiem.